chcę dzisiaj wam powiedzieć, że Bóg jest Bogiem wielkim. Dzisiaj przyjeżdżałeś na to spotkanie i nawet sobie nie wyobrażasz, co Bóg do ciebie przygotował, co przygotował do twojego serca. I może nie jechałeś tutaj po to z konieczności albo z chcenia, ale tak się tylko przejadę. Ale Bóg wie, co jest dla ciebie, co jest dla mnie. Moi kochani, 20 parę lat temu byłem człowiekiem, na którego bardzo by się już nikt nie popatrzył. Byłem młodym człowiekiem w rodzinie. Chciałem jak każdy jeden mieć wszystko. Miałem ukochanych rodziców. Było nas czterech braci, jedna siostra. Stało się tak, że mój najstarszy brat był policjantem, a ja się tak okazało później, że ja byłem złodziejem. Ileż razy byłem w zakładzie karnym i zawsze sobie mówiłem, że takim już człowiekiem nie będę. Ale wiecie, po opuszczeniu zakładu stawałem się jeszcze człowiekiem gorszym. Rodzice dali dom, dali mi mieszkanie, kupili. Wiecie co, ja to wszystko przepiłem. Później już piłem wszystko. Jak to ktoś powiedział, oprócz steru i asfaltu, piłem wszystko. Pracowałem za kierownika pociągu. Wiecie, w żorak ja potrafił wchodzić do lokalu, wszystkim stawiać. Pieniędzy miałem, co chciałem, to wywoziłem. Ale to wszystko było do pewnego czasu. Uważałem się za człowieka wierzącego, ale tak naprawdę to we mnie nic nie było. Patrzyłem tylko na pieniądz, na zyski, prawda? I doszło do tego, że jak tak piłem, sprzedałem to mieszkanie, przepiłem to mieszkanie i spałem w rozmaitych miejscach, po stacjach. Miałem wstyd do domu iść, bo przecież mama nas wszystkich kochała. Każdemu byt chciała, aby każdy coś w życiu miał. A ja to, co rodzice tak ciężko pracowali, co mi dali, co mi kupili, to ja to wszystko przepiłem. Wiecie co, moją podstawą to było tylko się zapić na śmierć. Już mnie nic nie interesowało. Byle tylko był alkohol, byle był tylko denaturat przy mnie. I wiecie co, któregoś dnia siedziałem i rozmyślałem, co ja dzisiaj będę spał, gdzie ja będę spał, do kogo mnie wpuszczą. Czasami się już po pół roku nie przebierałem, nie rozbierałem, bo nie było w co. Byle się tylko położył, byle się było napić. Bo nie wiedziałem celu mojego życia. I siadło koło mnie dwoje ludzi i mi mówiło, czy nie chciałbym inaczej żyć. Wiecie co, ja ich z początku to wyśmiałem, bo przecież ja życie miałem wspaniałe. Jakie oni mi mogą dać inne życie? I ja miałem wszystko, co trzeba. I oni mi mówili o Jezusie Chrystusie. Wiecie co, ja byłem bardzo zburzony, dlatego że przecież ja byłem chrzczony, byłem bierzmowany, byłem w komunii, nawet i dzieci przyprowadzałem na religię. Byłem bardzo zburzony i do czego mnie doprowadził ten Jezus. To wiecie co, ja miałem do Niego pretensje, że przez Niego się to stało. Ale nigdy nie umiałem popatrzeć w swoje życie, że to ja Go zostawiłem, że to ja poszedłem swoją drogą, nie tą drogą, którą rodzice często mi mówili, bo przecież kochali nas wszystkich. I wiecie co, jak byłem młodym już w szkole podstawowej, już miałem sprawę, już okradliśmy zakład. Pamiętam tata, miałem 14 lat, pytał się synu, czy będziesz to jeszcze kiedyś robił, nie, to mi kupił garnitur. Ja byłem szczęśliwy, później sobie zdawałem sprawę, że jakbym nie ukradł, to pewnie bym miał jeszcze ubrania. No bo u nas było, ja najmłodszy, to zawsze gdzieś po tych moich braciach coś się znalazło i zdzierałem. I tak moje lata uciekały. Później jeden zakład karny, drugi, trzeci. I wychodząc zawsze mówiłem, że będę innym człowiekiem. Ale to tylko było moje mówienie. I gdy oni mi wtedy mówili na ławce o Jezusie Chrystusie, wiecie co, ja wtedy może nie miałem coś takiego, że ja tam chciałem tak, dobrze, to jadę do Gorzyc na odwyk. Bo mnie to było jedne. Byle gdzieś znowu parę miesięcy będę, podjem coś, dojdę do siebie i znowu swoje będę robił. Pojechałem, zawieźli mnie tam, trudno mi powiedzieć, że pojechałem, bo już prawie na moje nogi nie chodziłem. Wyobraźcie sobie, ci, którzy tu są, to niektórzy wiedzą, miałem 38 kila, jak mi wieźli na odwyk. Już na moje oczy nie widziałem, na nogi nie chodziłem, bo mi już tak te trunki, te dykty, te inne, co piłem, to już mi tak zdrowie zniszczyło, że tylko się chciałem zapić. I wiecie co, i tam przyjeżdżali ludzie i zaczęli mówić o Jezusie Chrystusie, że On może zmienić moje życie. I pamiętam, że wtedy, kiedy przyszli na spotkanie, jeżeli jest to prawda, to ja bym tak chciał żyć. Ja już nie chciałem mieć tego, co miałem.
dlatego że rodzice mi pokupowali, miałem wszystko. Ja to wszystko przepiłem. Ale chciałem mieć to, co oni mają w swoim sercu Jezusa Chrystusa. Może dzisiaj też myślisz na tym miejscu, że przecież ja już nic nie mam. Ale Bóg może ci dać więcej, o czym ty nawet nie marzysz. Przyjeżdżali i mówili tam o Jezusie Chrystusie. I pamiętam, któregoś dnia ja wyszłem na to spotkanie, że chcę przyjąć Go do swojego serca. Nie mieć tylko o Nim wiadomości, bo przecież ja miałem tyle wiadomości. Ale te wiadomości doprowadziły mnie do takiego stanu mojego życia, jakim byłem. Ale zrozumiałem, że jeżeli On nie będzie mieszkał w moim sercu, kiedy On nie zapanuje moim sercem, to w moim sercu się nic nie zmieni. Pamiętam, któregoś dnia mnie wieźli do lekarza, ja w jednym papciu, bo nie miałem już czucia w nogach. Wiecie, na drodze dopiero się kapłem, że bosą mnie wiozą. Na moje oczy nie widziałem. I tam pierwszy raz od paru lat na moje oczy przejrzałem. Kiedy umiałem przeczytać już wizytówkę, że lekarz, okulista. A tak grzebałem w śmietnikach. Nie wiedziałem, miał mi ktoś coś powiedział, gdzie jest. I chciałem się już zabić z moimi kolegami na śmierć. Ale wiecie co? Jezus przywrócił mi, dał mi więcej to, co mam. Już myślałem, że jestem człowiekiem, do niczego się nie nadaje. Ale Bóg zaczął kształtować moje rzeczy, moje życie. Od tego czasu zacząłem chodzić, szukać takich jak ja. Na której z Melin wiozłem kobietę na odwyk. Nie myślałem wtedy, że to będzie moja żona, ale powiem wam, Bóg może ci przygotować to, czego się nawet możesz nie spodziewać. Bóg sprawił, że ta kobieta jest moją żoną. Nie mogła mieć 14 lat dzieci. Myśmy się pogodzili, że nie będziemy nic mieć. Ja w tym wieku. Ale to, o czym ty dzisiaj może nie myślisz, to Bóg ma dla ciebie, dla twojego serca. Bóg sprawił, że mamy troje dzieci. Chwała Panu za to. Bóg jest Bogiem wielkim, ja wam powiem. Ja bym się tego nie spodziewał. W szkole wielokrotnie rodzice mówili, dziadek przyszedł na wywiadówkę. Ja się buntowałem, ja nie dziadek, ja jest tata. Wiecie co, bo mam prawie 60, a jeden synek jeszcze jest mały. Ale tak Bóg chciał, żeby mamy dzieci. Wiecie co, jestem Bogu wdzięczny za wszystko, co Bóg robi dla mnie. Co będzie robił dla was. Przyjechaliście, aby to wszystko się zmieniło. Zawsze sobie myślałem, czy ja dożyję tych lat. Synek parę dni temu mówi, tatuś, ja się żenię. No jakżeż, no przecież mieliśmy nie mieć dzieci, a teraz na ślubie będziemy. Bóg daje to, co jest najwspanialsze. Wiecie, tu wiele ludzi w tym zborze jest, wiele już nie ma. Tak jak mówiłem. Ale chociaż na chwilę chcę być, bo warto. Zaufać Jezusowi Chrystusowi. Mogą was wiele ludzi odrzucić. Ale Bóg nikogo nie odrzuca. Wiecie co, Bóg dał więcej tego, co miałem, czego się nie spodziewałem. Może dzisiaj wątpisz to. Jeszcze parę miesięcy w marcu. Wiele ludzi było u mnie w szpitalu. Ja robiłem taki rozrachunek już drobnych rzeczy, żeby mnie Pan do siebie przyjął. Bo jak ja już moje oczy nie otworzę, to ja chcę być z Tobą, Panie. Wiecie co, Bóg dał mi jeszcze jakiś czas życia. Miałem operację w głowie, wycinali mi tam w środku. Ale dzisiaj mogę funkcjonować, żyć. Ale nie chcę żyć dla siebie. Chcę żyć dla Chrystusa, chcę żyć dla ludzi. Powiedziałem, Boże, jeżeli jest jeszcze coś, co ja mogę robić, to Ty mi daj. Bóg sprawił, że od parę lat mogę się zająć znowu wydawaniem chleba, bułek dla ludzi. Mogę im mówić o Jezusie Chrystusie, bo wiecie co, ja nigdy nie zapomnę tego, że kiedyś ja spałem w lesie, że ja nie miałem co jeść, że ludzie mnie odrzucili, ale powiem wam, Bóg nikogo nie odrzuca. Kocha takiego, jakiego jesteś, jaki przyszłeś na to miejsce. Jeżeli oddasz Mu swoje życie, to będziesz szczęśliwym człowiekiem. Pamiętam, przyjechałem do mojej mamy. Mama stała na ganku, bo urodziłem się w Bielsku i mama, gdyby zobaczyła, płakała.
A my, mama, ja ci już krzywdy nigdy nie zrobię, bo ja kocham Jezusa Chrystusa. Ja zawsze tylko obiecywałem swoim rodzicom, że moje życie się zmieni. A rodzice kochali nas bardzo. Mój najstarszy brat, policjant, ja najmłodszy złodziej. W domu były tragedie dla domu, dla rodziców. Ale powiem wam jeszcze, z czegoś byłem najbardziej szczęśliwy. Kiedy przyszedł dzień i moja mama oddała życie Jezusowi Chrystusowi. Wiecie co, 10 lat czekałem na to, ale byłem jednym z najszczęśliwszym człowiekiem, że moja mama już poszła do Pana, że ona z Nim teraz spędza wieczność. Czego wam życzę? Abyśmy się wszyscy tam spotkali naszego Pana. Ale póki tu jesteśmy, to kochajmy Go. Zróbmy coś dla Niego, abyśmy stanąc przed Nim mogli Mu dziękować, że Jemu się to upodobało, że dzisiaj jesteś tutaj na tym miejscu, na tej sali, aby słuchać Słowa Bożego, aby resztę życia spędzić z Nim, czego wam z tego serca życzę. Niech was Bóg błogosławi.